Dreszcze stanowią oczywiście kontynuację zmór, jeżeli chodzi o problematykę inicjacyjną. Przy czym tym razem reżyser osadził fabułę filmu w bliżej współczesności, czyli w Polsce pierwszej połowy lat 50., aż po rok 56. O czym więc opowiada film? Film opowiada o dzieciach żyjących w epoce stalinowskiej. W epoce stalinowskiej i na dziecięcym, czyli bardzo drastycznym przykładzie analizuje zjawisko, które Miłosz nazwał zniewalaniem umysłów. Wiadomo, że systemom totalitarnym, a na pewno w takim systemie żyli Polacy w okresie stalinowskim, bardzo zależało na młodych, jako na materiale plastycznym, jeszcze nie do końca ukształtowanym, czyli łatwo poddającym się ideologicznej obróbce, łatwo poddającym się manipulacji. Znamy to z historii, tutaj oczywiście nie trzeba przypominać takich organizacji jak Hitlerjugend czy stalinowski Komsomol. Powiem tutaj, że pionierzy należący do Komsomolu w latach 30. w Związku Radzieckim mieli przedstawiany jako wzór taką postać Pawlika Morozowa. On był w ogóle zmitologizowanym pionierem. Chłopiec, który broniąc jak gdyby interesu państwa radzieckiego i partii, zadenuncjował własnego ojca. Według propagandy stalinowskiej ten Pawlik Morozow to był właśnie wzór do naśladowania. I teraz my oglądamy moment, w którym cała ta machina indoktrynacji i manipulacji stalinowskiej została przeszczepiona w polską rzeczywistość. Została przeszczepiona w polską rzeczywistość, a więc będziemy obserwować, jak na tym filmie, na dreszczach, jak wyglądała i jak funkcjonowała taka stalinowska szkoła Janczarów. I jakie były skutki oczywiście tej planowo prowadzonej indoktrynacji. Państwo zobaczycie, jak przebiega taka indoktrynacja i nie będę tutaj opowiadał fabuły filmu, natomiast przy okazji dreszczy chcę tutaj powiedzieć, w jakich planach ten film można odbierać. Otóż na pewno jest to film rozrachunkowy, czyli powieść o funkcjonowaniu takiego systemu indoktrynacji albo opowieść o funkcjonowaniu takiego systemu indoktrynacji albo można to powiedzieć, opowieść o potwornym eksperymencie. Eksperymencie na dzieciach, w którym chodziło o to, żeby stworzyć nowego komunistycznego człowieka. Czyli izolować go z macierzystego środowiska, izolować go z rodziny, z tradycji i poddać takiej specyficznej, powiedziałbym, musztrze. Zresztą sceny musztry będziecie Państwo w dreszczach widzieć. Musztry, która nie dotyczy tylko karności, zachowań, dyscypliny i nie dotyczy tylko ciała, ale to jest musztra umysłów i musztra duszy. Mam tu przy sobie i zacytuję fragment wiersza, zajmuję się tym, więc jest mi to bliskie. Fragment wiersza napisanego przez Zbigniewa Herberta, pokazującego właśnie taką stalinowską musztrę. Wiersz nigdy nie został wydrukowany za życia autora, dopiero w 7 lat po śmierci opublikowano go. Herbert w tył zwrot. Na boisku szkolnym ćwiczą chłopcy w tył zwrot. Bardzo ważne ćwiczenie. Ważniejsze niż A plus B do kwadratu. Ważniejsze niż wszystkie dopływy Wisły. Jak ślicznie obracają się chłopcy na bilardowych kulach pięt. Można powiedzieć, szczęśliwe pokolenie. Obracają się na wschód, za ich plecami zachód obraca się w popiół. Dlaczego ten wiersz zacytowałem? Bo o coś podobnego chodzi w dreszczach. Chodzi, żeby obrócić tych chłopców
Obrócić tych kilkunastolatków najpierw w szkole, a potem na zorganizowanym obozie, obrócić ich całkowicie na wschód. Wykorzenić z tego wszystkiego, co było im bliskie, wykorzenić z tradycji, wykorzenić z religii, wykorzenić z systemu wartości, który dawali im rodzice i tak ukształtowany materiał, dzisiaj nazywamy to praniem mózgu, tak ukształtowany materiał wstrzyknąć nową wiarę. Wstrzyknąć nową wiarę. Marczewski zresztą tak to pokazuje w Dreszczach. Proszę zwrócić uwagę w filmie, że dokonuje się w tym procesie indoktrynacji taki swoisty zabieg substytucji. I to w sensie zupełnie dosłownym. To znaczy pod starą wiarę i stare sakrum wprowadza się nową wiarę i nowe sakrum. Portrety przywódców komunistycznych będą wieszane na ścianach na miejscu krzyża. Na miejscu krzyża. Miłosz, o którym mówiłem już, że nazwał to zjawisko zniewoleniem umysłów, tak właśnie widział tę stalinowską indoktrynację. Jako swoistą nową wiarę mającą stanowić substytut dla dawnej wiary i dawnych wartości. Marczewski pokazuje też w tym filmie, że był to mechanizm do pewnego stopnia kontrolowany, ten mechanizm indoktrynacji, a później już samoregulujący się. To znaczy chodziło o to, żeby wpoić pewne hasła, wpoić pewne idee, wyrzucając wcześniejsze, a równocześnie, żeby tak zorganizować relacje między tymi dziećmi, że oni dalej już będą właściwie jeden kontrolerem drugiego. Będzie rodziło się donosicielstwo, będą rodziły się postawy fanatyczne, będzie wydobywała się chęć dominacji nad drugimi, nad innymi.